Klucze autentyzmu. Konferencja 13. Grzechy społeczne. Święty Jan Paweł II w 1984 roku ogłosił adhortację apostolską Reconciliatio et Penitentia. Znalazł się w niej ciekawy fragment poświęcony grzechom społecznym. Wiadomo, że grzechy indywidualne powodują zatrucie łaski i koncentrują na sobie, skutkiem czego trudno jest wrócić do żywej więzi z Bogiem. Po grzechu trzeba ponownie nakierować wiarę ku Bogu, z miłości do Niego, aby można było z Nim przyjaźnie obcować. To na pewno staje się możliwe, gdy przyjmuje się sakrament pojednania i wraca się do stanu łaski. Natomiast grzechy społeczne często umykają uwagi, bo i trudno uchwycić, kto za nie jest odpowiedzialny. Tymczasem powodują one złe skutki, zarówno osobiste, jak i społeczne, i blokują autentyczny personalizm. Człowiek łatwo kryje się pod płaszczem przyjętych ogólnie nawyków i wtedy nie dostrzega wewnętrznych oporów wobec pełni życia nadprzyrodzonego. Na to trzeba zwrócić uwagę, bo i w psalmie jest modlitwa o oczyszczenie również z tych błędów, które popełniamy nieświadomie. Gdy brak uwagi sumienia, to zło społeczne się mnoży, a więc trzeba coś z tym zrobić. Jan Paweł II pouczył, że każdy grzech, choćby najbardziej ukryty, ma wymiar społeczny. Podobnie jak i każdy dobry gest dokonany z miłości niesie dobre owoce. Ponadto są grzechy, które bezpośrednio sprzeciwiają się sprawiedliwości społecznej. Do tego dochodzą jeszcze grzechy strukturalne, które w swej anonimowości zdają się być niczyje. Gdy polski papież pisał o tym, trwała jeszcze zimna wojna pomiędzy światem kapitalistycznym i komunistycznym. Kto odpowiada za takie zderzenie bloków, za komunizm czy kolonializm? Czy można to zło komuś przypisać i rozpoznać jego zgubne skutki? Papież znał życie pod okupacją hitlerowską i w komunizmie. Dlatego wprost pouczył, że wielkie zbiorowe grzechy społeczne zawsze są nagromadzeniem i zbiorem wielu grzechów osobistych. To w ostateczności pojedynczy ludzie sprawiają, że istnieją niedobre stosunki społeczne i że one trwają. Dzieje się to wtedy, gdy je wprost popierają i czerpią z nich korzyści. A także gdy mogąc coś uczynić dla usunięcia lub przynajmniej ograniczenia społecznego zła, nic z tym nie robią. Czy to z lenistwa, czy z lęku, bo boją się, że stracą jakieś korzyści. Czy też ze zmowy milczenia, zamaskowanego udziału w złu, albo też z obojętności lub przekonania, że i tak niczego nie da się zrobić, co jest dowodem słabości, czy też nierozwinięcia cnoty nadziei. Ludzie nieraz wymyślają sobie różne racje i wymówki, byleby nie zająć stanowiska, by nie sprzeciwić się ewidentnemu złu. I tak grzech społeczny wtedy trwa i niesie zgubne skutki. I to nie jest tak, że sytuacje zawsze są dramatyczne i grożą więzieniem czy karą śmierci. Bywa, że nic takiego nie grozi, a ludzie nadal wolą się nie sprzeciwiać. I nawet na imieninach u cioci milczą, choć w rozmowie mogliby zająć stanowisko i wykazać się uczciwością i autentyzmem. Taki unik i społeczny konformizm sprawiają, że publiczna podłość nie spotyka się z krytyką i w konsekwencji wewnętrzne zniewolenie jednostek i całych społeczeństw narasta. Ale gdy oddolnie wśród ludzi publiczne łajdactwa spotykają się z otwartym sprzeciwem, to wtedy ci, którzy je popełniają, czy też po cichu popierają,
zaczynają się tego wstydzić. Społeczne poczucie honoru i troska o uczciwość wyrażane przez ludzi wewnętrznie wolnych, autentycznych, mających osobisty hart, z czasem krok po kroku, i to bez krwawych rewolucji, obalają potworne systemy i zmieniają świat. W takich postawach jednostek sprawdza się autentyzm życia. Gdy katolicyzm jest tylko fasadowy, od święta i parady, ale nie dotyka wnętrza ludzkich dusz, bo ich nie generuje świadomych postaw, decyzji i przekonań, to okazuje się być fikcją. Zakłamane fasady z czasem padają, niekiedy z hukiem i trzaskiem, i to grozi również Kościołowi. Trzeba zatem zadbać o autentyzm życia wiary, aby rozumienie i decydowanie było odważne, oparte na przywoływanej mocy Bożej. I trzeba rozszerzyć swe spojrzenie, aby obejmowało ono również życie publiczne. Rachunek sumienia musi się przyglądać także postawom społecznym, za które każdy w swoim wymiarze ponosi odpowiedzialność. Niezrobienie tego i trwanie w zaślepieniu blokuje łaskę. Ludziom niekiedy jest wygodne trwanie w zakłamaniu, ale Bóg nie da się oszukać. Obcowanie z Nim, otwieranie się na Jego moc i wpuszczenie Jego boskiej miłości w ludzkie relacje nie może być fasadowe, fikcyjne. Albo jest autentyczne, albo Bożej mocy nie ma. Zresztą Bóg najbardziej nie znosi podszywania się pod Nim dla jakichś ludzkich, przyziemnych, niezbyt czystych celów. Jedyne z przykazań dekalogu, które jest obłożone sankcją, to te, które mówi, by nie posługiwać się Bogiem dla własnych niecnych interesów. Gdyż Jahwe nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy. Niektóre grzechy społeczne przybierają formę ideologii. One zawsze chwytają się jakiejś jednej sprawy i traktują ją jak klucz, który ma wszystko wyjaśnić i cały świat przerobić. Ich perspektywa zawsze jest skrócona i nie sięga dalej ku ofiarowanej przez Boga wieczności. Imperializm hitlerowski zrobił sobie z bożka z troski o naród niemiecki, a komunizm rzekomo dbał o klasę robotniczą i zapowiadał wieczną, świetlaną przyszłość. Można powiedzieć, że w tych ideologiach był pewien altruizm, dlatego tłumy dawały się porwać dla sprawy. W dzisiejszym świecie też jawią się ideologie. Jedne pochodzą z zachodu, a inne ze wschodu. Warto się im przyjrzeć, zwłaszcza tym, które są niesione przez nieświadome społeczne nawyki, aby się na nie uodpornić. One powodują duchową degenerację i rodzą zapory wobec życia nadprzyrodzonego. Więcej szumu robi się wokół ideologii zachodnich, pochodzących z Kalifornii. LGBT promuje libertynizm i z nieodpowiedzialnej, zdegenerowanej przyjemności seksualnej robi zasadniczy cel życia oraz paliwo dla akcji politycznej. Każdy myślący człowiek widzi od razu, że ta ideologia wkrótce się sama wypali, schodząc na totalne życiowe manowce. Ona nie przetrwa nawet jedno pokolenie. O wiele groźniejsze są grzechy społeczne mające wschodnią proweniencję. Im trzeba się przyjrzeć, ponieważ tkwią one głęboko w polskich kulturowych odruchach i blokują duchową i moralną dojrzałość. Historycy dostrzegają turańskie, tatarskie pochodzenie niedobrych nawyków, które zdegenerowały dawną Polskę i w różnych zmieniających się wcieleniach trwają do dzisiaj. Te grzechy społeczne zakorzeniły się w polskiej mentalności i to tak głęboko, że czasem podszywają się pod katolicki obyczaj, ale w sumie nie mają one nic wspólnego z dojrzałym chrześcijaństwem i z zachodnim personalizmem i demokracją.
Jeśli życie osobiste i społeczne ma być autentyczne, zbudowane na dojrzałych relacjach, na wewnętrznej wolności i zdolności do ofiarnego, cnotliwego życia, to te wschodnie degeneracje trzeba rozeznać i napiętnować, aby ci, którzy je promują, spotkali się ze społecznym ostracyzmem i by się swoich postaw wstydzili. U podłoża tego chorego podejścia jest pesymistyczne odczytanie natury ludzkiej, niekiedy oblebione pustą, idealistyczną fasadą. To rozumienie człowieczeństwa jest całkowicie sprzeczne z katolicką dogmatyką. Autentyczne chrześcijaństwo ocenia ludzi optymistycznie, a zarazem z realizmem, który chroni przed naiwnością. Gdy zakłada się, choćby i nieświadomie, że natura ludzka ze swej istoty jest zawsze podła, zdegenerowana, oznacza to, że praktycznie nie wierzy się w odkupienie, w to, że łaska Boża generuje uczciwość. Ci, których odruchy myślowe są pesymistyczne, nie potrafią ludziom zaufać. Nie potrafią się odnieść życzliwie do tych, z którymi w jakichś sprawach się nie zgadzają. Zakładają, że świat jest czarno-biały, a więc ciągle potępiają i oskarżają swych przeciwników. Nie widzą nic złego w tym, że żyją w ciągłej podejrzliwości i popełniają oszczerstwa oraz że są niezdolni do jakiejkolwiek współpracy z tymi, którzy pewne sprawy widzą inaczej. Znają tylko potępienie i pogardę, karmione kłamstwami, w które z czasem wierzą, a więc są niezdolni do kompromisów. Ci, którzy tak myślą i postępują, często dodają do tego idealistyczną fasadę, która ma uwiarygodnić ich przekonanie o własnej krystalicznej godności. Dlatego ciągle celebrują rocznice i wspomnienia, wmawiając sobie innym, że są bohaterami i bohaterów naśladują. Ale nigdy nie dopuszczają myśli, że historia może być nauczycielką życia i że na błędach poprzedników można się uczyć. Nie zastanawiają się więc nad roztropnością przeszłych działań, które sprowadzały na kraj tragiczne klęski. Bo dla nich najważniejszy jest sprzeciw, trwanie wolności od, za wszelką cenę, bohatersko, krzycząc weto, choćby przy okazji burzyło się wszelki wypracowany ład. Towarzyszy temu totalna nieumiejętność wyrabiania wolności do, czyli zdolności do ofiarności. Dlatego gardzą oni tymi, którzy w trudnych czasach robili coś pożytecznego. Nie rozumieją, że pusty sprzeciw przy nieumiejętności dogadania się w jakiejkolwiek sprawie jest nieroztropny i w końcu powoduje osamotnienie. Nie wiedzą też, że słowo bohater, którym tak chętnie się posługują, wywodzi się z języka tatarskiego. To zupełnie niechrześcijańskie, pesymistyczne założenie, że natura ludzka z istoty swej jest podła i nie można jej ufać, nie jest uleczone wtedy, gdy jest tylko przykryte idealistyczną fasadą. Ona jest wówczas obnoszona tylko dla celów propagandowych, ale pod nią się kryje całkowita pobłażliwość wobec ludzi z własnego obozu. Skoro człowieczeństwo zawsze jest złe, to przymyka się oko na korupcję, nepotyzm, kradzież i zakłamanie, które rozrastają się do niewyobrażalnych rozmiarów, no bo wiadomo, wszyscy tak postępują. To podejście, podświadomie pielęgnowane, rodzi zawiść wobec tych, którzy własną uczciwą pracą do czegoś doszli. I założenie, że skoro im się udało, to na pewno są skorumpowani i powinni być ukarani. Ta chora mentalność przejawia się nie tylko w państwie, ale także na niższych poziomach życia społecznego. Idąc za nieeuropejskimi, niechrześcijańskimi wzorcami, wziętymi z tatarskiej moskiewszczyzny, zakłada się, że wobec tych, którzy stoją wyżej, zawsze trzeba mieć postawę lękową, czołobitną, a można to sobie odbić, mając postawę złośliwą, brutalną wobec tych, którzy są niżej.
To podejście blokuje dojrzewanie i nie pozwala wyrobić sobie własnego psychicznego ośrodka decyzyjnego. Ponadto jest źródłem różnych psychicznych ucieczek i alkoholizmu. W każdej, chociażby najbardziej lokalnej czy zawodowej, a także kościelnej społeczności i również w rodzinie, w małżeństwie, trzeba się przyjrzeć, jakie tam panują stosunki. Czy ludzie mają okazję się wypowiedzieć? Czy pomiędzy nimi dochodzi do konsensusu? Czy decyzje są wypracowane wspólnie i potem się je wspiera? A może wtedy, kiedy można się wypowiedzieć, panuje wystraszone milczenie, a potem jest knucie za plecami? Czy przy posiłkach ludzie się przemieszczają, aby mogli swobodnie pogadać, czy też wszyscy siedzą według wieku i urzędu, jak to nakazał Iwan Groźny, aby przypadkiem nie dochodziło do personalizmu? Czy w życiu społecznym akceptuje się podłe praktyki, takie jak podstępne nagrywanie rozmów i potem nagłaśnianie i powtarzanie zdań wyrwanych z kontekstu? Czy ludzie są szkalowani na bazie bezpodstawnych podejrzeń i nieuszanowania zasady, że człowiek jest uznany za niewinny do momentu, gdy sądownie z możliwością obrony udowodni mu się winę? Czy uważasz się, że zbieranie haków na ludzi, łamanie ich i żądanie oficjalnych oświadczeń sprzecznych z sumieniem jest normalne? Czy akceptuje się pustosłownie spotkania pozorne, w których nic istotnego nie zostało powiedziane, ponieważ unika się prawdziwego nazwania rzeczy po imieniu? Czy też ceni się tych, którzy potrafią się dogadać z przeciwnikami, potrafią coś wynegocjować i się trzymają dokonanych ustaleń? Czy też może uważa się, że wszelkie wypracowywanie kompromisów i współpraca oraz szanowanie innych i ludzkiej godności jest przejawem słabości, której trzeba wstydzić? A może jest tak, że stawia się najwyżej tych, którzy wszystkich zawsze traktują z góry? Wtedy preferuje się tych, którzy bezczelnie łamią wszelkie dokonane ustalenia i stawiają wszystkiemu opór, nawet za cenę chaosu, osamotnienia i totalnego, niekiedy tragicznego pogorszenia sytuacji, w ciągłym, głębokim samozadowoleniu i pysznym przekonaniu, że to właśnie jest przejawem heroizmu i moralnego zwycięstwa. Nie dostrzega się wówczas, że takie zupełnie nieroztropne działania w swej istocie są przejawem głupiego, upartego barbarzyństwa i co więcej, są całkowicie niechrześcijańskie. Tego typu zachowania wywodzą się z ideologii cywilizacji turańskiej. One łamią personalizm i blokują rozwój autentycznej ludzkiej dojrzałości. I bez względu na to, gdzie takie zachowania się zdarzają, w małżeństwie, w życiu rodzinnym, w życiu społecznym, politycznym czy kościelnym, trzeba je odważnie demaskować i zmieniać. I to jest wielkie wyzwanie moralne, o wiele ważniejsze od zwalczania zachodnich ideologii. I w skarbach Kościoła powszechnego, a więc nie tylko polskiego, w prawdziwej, niefasadowej katolickiej duchowości trzeba odnaleźć moc, która wyzwala z tych chorych grzechów społecznych i wschodnich ideologii. Jedynie gdy życie duchowe jest prawdziwe, nieudawane i sprawdzające się w życiu, wtedy mogą narastać wyzwalające i autentyczne postawy. Zdarzały się w historii zmiany w społecznym etosie. Przyszedł moment, kiedy uznano, że pojedynkowanie się, pańszczyzna i brutalne zachowanie władzy publicznej są niegodziwe, godne pogardy. Dzisiaj ci, którzy byli w ZOMO i innych formacjach komunistycznej policji i popełniali zbrodnie, się tego wstydzą. Z ciągnących się nadal elementów wschodnich też trzeba się wyzwalać, bo ich specyficzne grzechy społeczne są rujnujące. Trzeba też pamiętać, że nie odpowiada się na ideologię, formując kontrideologię, które podobnymi politycznymi metodami miałyby je zwalczać.
Gdy sprawy się źle mają, trzeba sięgać głębiej ku Bożej mocy, która jest na wyciągnięciu ręki, gdy się żyje wiarą. Przywołana Boża łaska, działająca w duszach, przemienia postawy oddolnie i prawdziwie. Wtedy nie dochodzi do skłócenia, tylko do głębszej, autentycznej dojrzałości i ofiarności.